Zapiszemy ułamek zwykły 11/25 jako ułamek dziesiętny. Spróbujmy zrobić to razem. Mamy na to co najmniej dwa sposoby. Najprostszy sposób to rozszerzyć ten ułamek do mianownika 100. Wtedy w łatwy sposób zapiszemy ułamek dziesiętny. Spróbujmy. 100. Przez ile muszę pomnożyć 25, żeby otrzymać 100? Muszę pomnożyć przez 4. Czyli rozszerzam ten ułamek, mnożąc licznik i mianownik przez 4. Licznik też mnożę przez 4, to 44 setne. I teraz, jeśli oglądałeś poprzednie filmy o ułamkach dziesiętnych, to wiesz, że to jest 0 całych i po przecinku muszę uzupełnić dwa miejsca, dlatego że mam tutaj na dole dwa zera. Dwa miejsca, akurat wpisuję w te dwa miejsca tą liczbę licznika 44, czyli to jest 44 setne. Inny sposób to po prostu podzielenie 11 przez 25. Przypominam, że kreska ułamkowa to inaczej dzielenie, czyli 11/25 to inaczej 11 podzielić na 25. I to właśnie robię. Dzielę 11 na 25. 11 na 25 się nie dzieli. To jest ułamek, czyli mamy 0 całych. Zwróć uwagę, że 11 mogę napisać jako 11,00. Tutaj tych zer po przecinku mogę dopisać ile chcę. 11 to to samo co 11,0000 i tych zer ile chcę mogę tutaj dopisać. Czyli weźmy teraz pod uwagę liczbę 110. Tutaj napiszemy przecinek nad przecinkiem. 110 na 25. Ile razy 25 zmieści się w 110? Myślę, że wiesz, zmieści się 4 razy. 4 razy 25 to się równa 100. Stosuję tutaj algorytm odejmowania pisemnego. 0 odjąć 0 to jest równe 0. 1 odjąć 0 to jest 1. 1 odjąć 1 równa się 0. Nic nie piszę. Mam 10. Spada mi kolejna cyfra. Kolejne 0. 100 podzielić na 25. 100 podzielić na 25 to jest równe 4. 4 razy 25 to 100. Odejmuję i w tym momencie nie mam żadnej reszty, nie muszę nic dalej spisywać. Otrzymałam wynik 44 setne. Zwróć uwagę, że ten wynik jest oczywiście taki sam jak ten uzyskany na początku.